zarzuty karne, pan profesor Michał Kucharczyk? Nie, tutaj na spokojnie. Po prostu zostałem, na razie jestem wyznaczony jako pierwszy i... No, ale podchodzisz na pewniakę. No, spójrzcie, nie? Siwa broda to już, myślę, że tutaj już stresu już nadmiar i myślę, że jeszcze trzeba trochę potrenować, troszeczkę jeszcze spokoju, ale spokojnie, trenuję to z naszymi bramkarzami, więc myślę, że jeszcze troszeczkę i trzeba to poprawić. Dzisiaj najwyższe wasze zwycięstwo w tym sezonie przed własną publicznością, a udało się wcześniej wygrać 4 golami. Taki kamień z serca spadł, bo ostatnio te mecze u siebie to takie, no, nie za dobre były. Ja wiem, czy nie za dobre. Wyniki były niedobre. Gra była o wiele lepsza. Tak jak na przykład mamy mecz z Wisłą, gdzie super graliśmy, można powiedzieć, pierwszą połowę. W drugiej stanęliśmy, Wisła to wykorzystała, ale walczyliśmy do końca o dobry rezultat i udało nam się zremisować. Myślę, że tutaj najgorszy nasz mecz na naszym stadionie to był, nie oszukujmy się, z Wisłą Płock, gdzie przegraliśmy 4-1, tak, zasłużenie. A z każdym kolejnym meczem ta gra wyglądała lepiej, tylko wyników nie było i myślę, że ten dzisiejszy mecz może zmieni te oblicze. Mam taką nadzieję i teraz nie poznałem nic innego, tylko odpocząć po tym tygodniu i przygotować się dobrze do meczu piątkowego.